Jest mi bardzo miło i mamy zaszczyt jako klub Speedway Polonia Piła poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym mamy gościa specjalnego. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kibiców sportu żużlowego. Mamy okazję obserwować prezentację przed meczem Polonii Piła z klubem żużlowym z Łodzi. Orzeł Łódź przyjechał do Piły 19 kwietnia 2009 roku. No i jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale o faworytach może za chwilę, ponieważ teraz prezes Polonii Piła, pan Marek Wieczorek, wita gościa specjalnego tego spotkania, Hansa Nielsena. Hans Nielsen przyjechał do Piły na specjalne zaproszenie prezesa i władcy pilskiego klubu. Jak widzimy, z szalikiem pilskiej Polonii jest teraz witany nie tylko przez władze klubu, ale również przez wiele tysięcy kibiców, którzy przyszli w to niedzielne popołudnie, aby spotkać się nie tylko ze swoimi ulubionymi zawodnikami, ale także z idolem sprzed kilkunastu lat. Hans Nielsen, najsławniejszy żużlowiec wszechczasów, można powiedzieć, Duńczyk, którego podobiznę teraz prezentują kibice tworzący fanklub pilskiej drużyny, to czterokrotny indywidualny mistrz świata. W pilskiej drużynie startował nieprzerwanie przez 6 sezonów, od roku 94 do 99, i to właśnie tutaj, na tym stadionie, kończył swoją piękną, kilkudziesięcioletnią karierę. Hans Nielsen to człowiek legenda, osoba, która wychowała kilku sławnych żużlowców, również w Pile. Wspomnę tylko o Rafale Dobruckim i Jarosławie Hampelu, którzy wielokrotnie przez kilkanaście sezonów święcili triumfy nie tylko na torach krajowych. Zespół z Łodzi, który przyjechał dziś do Piły, to drużyna, która jest faworytem tegorocznych rozgrywek drugiej ligi. W składzie Orła Łódź występuje z numerem pierwszym Mariusz Franków, a więc żużlowiec, który również w Pile rozpoczynał swoją karierę. Startował także w wielu innych klubach. No i dziś z pewnością będzie się starał pomieszać szyki zawodnikom z Piły. Hans Nielsen, jak słyszymy w tej chwili, wita się z kibicami. Dziękuję serdecznie za tak ciepłe przyjęcie. No i jest dumny z tego, że otrzymał plastron z numerem 1. Otóż właśnie tego dnia, 19 kwietnia, Hans został honorowym członkiem klubu. Hans Nielsen, człowiek, legenda, Duńczyk, który żałował, że zaproszony do Piły został po tak wielu latach przerwy. Doskonale orientował się w tym, co dzieje się w pilskim żużlu. Wiedział, że nie było tutaj różowo, że przez kilka sezonów nie mieliśmy drużyny występującej w rozgrywkach ligowych. Tego właśnie dnia, 19 kwietnia, Nielsen wspierał swoich kolegów z pilskiej drużyny w parkingu, dopingując ich przed każdym wyścigiem i udzielając cennych rad. Z numerem pierwszym w drużynie Orła Łódź wystartuje Mariusz Franków, tak jak już mówiłem, a dalej z dwójką Denis Sajfudinow, z numerem trzecim Rusłan Gatjatow, z czwórką Piotr Dym, z numerem piątym Freddy Eriksson, z szóstką Maciej Piaszczyński, z numerem siódmym Simon Gustafsson i z ósemką Matthias Schulz. Gospodarze to przede wszystkim z numerem 9 lider pilskiej drużyny Piotr Świst. O nim można by mówić wiele, również sam Hans wspomina, że to jego dobry znajomy z pilskich torów. Z numerem 10 Aleksiej Harczenko, z 11 Roberto Haupt, z numerem 12 Łukasz Linette, z 13 pojedzie Henning Bager, z numerem 14 Michał Łopaczewski, z 15 wystartuje Peter Kildemant i z numerem 16 drugi rezerwowy w pilskiej drużynie Michał Rajkowski. Kibiców pilskiej drużyny pojawiło się tym razem na stadionie pilskiej Polonii bardzo, bardzo wielu. Można powiedzieć, że około 5-6 tysięcy fanów czarnego sportu pojawiło się na pilskim stadionie, w tym również spora grupa fanów z Łodzi. Łódź mogła liczyć na doping swoich wiernych fanów i razem z nimi oczekiwała na pierwszy wyścig, który my również za chwilę będziemy mieli okazję obserwować. Drodzy Państwo, rozpoczyna się pierwszy wyścig od krawężnika. Piaszczyński, Łopaczewski, Gustafsson i Kildemant.
Widzimy, że świetny start zaprezentowali żużlowcy z Łodzi. Jonie wychodzą na podwójne prowadzenie. Maciej Piaszczyński w kasku żółtym, w białym Simon Gustafsson. To akurat nie jest niespodzianka, bo Szwed to bardzo dobry, utalentowany zawodnik, ale nie straszny jadącemu w czerwonym kasku Michałowi Łopaczewskiemu. Pilski żużlowiec wychodzi na drugie miejsce. W tej chwili 4-2 prowadzą goście. No a Łopaczewski zaskoczył chyba Simona Gustafssona, wyprzedzając go po wewnętrznej. Simon Gustafsson to syn Henrika, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata, który obecny jest w parkingu podczas tych zawodów. Na razie 4-2 prowadzą goście, w tym momencie nic się nie zmienia, no ale kibice zgromadzeni na stadionie, kibice pilskiej drużyny mają umiarkowane powody do radości, bo 2 punkty w tak silnie obsadzonym biegu to nie jest zły wynik. Maciej Piaszczyński prowadzi. On w Łodzi stara się odrodzić po mało udanym sezonie spędzonym na obczyźnie w Poznaniu. No i proszę spojrzeć, tutaj wygrywa dość zdecydowanie. Piaszczyński pierwszy, drugi Michał Łopaczewski, trzeci Simon Gustafsson, a czwarty był Petr Hildemans. Gospodarze starają się odrobić straty już w wyścigu drugim. Tu widzimy w czerwonym kasku Piotra Śwista, w niebieskim jedzie Aleksiej Harczenko i proszę spojrzeć po pięknym starcie. Pilscy żużlowcy obejmują podwójne prowadzenie. Tuż za nimi Denis Sajfudinow. Rosjanin ostro naciska gospodarza, ale Piotr Świst znakomicie pilotuje swojego kolegę z Rosji. Harczenko pierwszy, Świst drugi. Denis Sajfudinow zbliża się do pilskiego weterana, ale nie pozwala mu Piotr Świst na wyprzedzenie. 5-1, jeśli ten wynik utrzyma się do mety, wówczas Polonia obejmie prowadzenie. 4-2 prowadzili goście po pierwszym wyścigu, tak więc jeśli teraz dubletem zwyciężą miejscowi, znów będzie okazja do radości na pilskim stadionie. Podobnie jak 2 tygodnie wcześniej w meczu z kolejarzem Rawicz. Aleksiej Harczenko to również syn sławnego, zwłaszcza w pile, żużlowca Grigoria, tego, który zdobywał punkty ligowe dla Polonii w latach 93-92. I proszę spojrzeć, wielkie brawa dla pilskiej dwójki. Harczenko pierwszy, Świst drugi, trzeci Sajfudinow i nie dojeżdża do mety Mariusz Franków. 5-1, 7-5 prowadzi Polonia. Wyścig trzeci to spotkanie Gatjatowa, Dyma, Haupta i Linette. W żółtym kasku świetnie na starcie spisał się Ruslan Gatjatow i to on obejmuje prowadzenie, a na drugim miejscu Piotr Dym, z tym, że proszę spojrzeć, teraz pięknym atakiem przy krawężniku Roberto Haupt wyprzedził swojego kolegę z Polski. Czwarty w tej chwili jedzie Łukasz Linette. Czy taka sytuacja utrzyma się do końca tego wyścigu? Tego nie wiemy. Na razie drugie okrążenie, wyraźna przewaga Ruslana Gatjatowa. Widzimy, że Rosjanie w tym spotkaniu mają się dobrze. Ruslan Gatjatow, mało utytułowany żużlowiec, ale w Łodzi zagościł na dobre. No i po raz kolejny spisuje się na miarę oczekiwań. To jednak dopiero pierwszy wyścig z jego udziałem w tym spotkaniu. Roberto Haupt, on także w pile startował w 2006 roku. Wtedy jednak jeździł nieco słabiej niż w tym sezonie. Haupt ma już dość spore straty do Ruslana. Na trzecim miejscu w dalszym ciągu Piotr Dym, a na czwartej pozycji Łukasz Linette. Gatjatow tuż przed spotkaniem zastąpił Stanisława Burzę. No i to zastępstwo, jak widzimy, wychodzi mu bardzo, bardzo dobrze. Wyścig kończy się zwycięstwem 4-2 dla gości i po 3 wyścigach mamy remis 9-9. Czwarty bieg przed nami. Tym razem pilan reprezentują Bager i Łopaczewski. Henning Bager w czerwonym kasku musi tym razem zmierzyć swoje siły w szarżującym, w białym kasku Piaszczyńskim i w żółtym Eriksonem. Drodzy Państwo, Bager wyszedł dzielnie z opresji i prowadzi, a więc jest w tej chwili 3-3. Trudne zadanie przed Duńczykiem, bo przecież jadący w żółtym kasku Eriksson to bardzo dzielny wojownik i żużlowiec, który przez kilka sezonów startów w Łodzi nie zawodził. Również dziś z pewnością będzie starał się pełnić rolę lidera. Ale Bager, dopingowany w parkingu przez swojego rodaka Nielsena, jedzie znakomicie. 3 punkty w tej chwili dla niego. Tuż za nim, no teraz już troszkę dalej, Eriksson i Piaszczyński, o którym pomyłkowo przy pierwszym jego starcie powiedziałem, że rok temu jeździł w Poznaniu. Rok temu był w Ostrowie i to ten sezon był dla niego wyjątkowo nieudany. No i proszę spojrzeć, tam szarżuje w niebieskim kasku Michał Łopaczewski, który stara się wyprzedzić młodzieżowca
z Łodzi. Czy ta sztuka mu się powiedzie? Jednak nie, mimo że do końca mocno się starał. A więc pierwszy remis w tym spotkaniu dzięki zwycięstwu Henninga Bagera. 3-3 i po czterech biegach 12-12. Przejadący w żółtym kasku Mariusz Flanków zrehabilituje się za niepowodzenie w pierwszym wyścigu. To nie nasze zmartwienie, ale łodzianie na pewno na niego liczą. Ale Flanków został, wyskoczył natomiast na pierwsze miejsce Denis Sajfudinow. Tuż za nim w niebieskim kasku Linette. Trzecie miejsce już teraz zajmuje Roberto Haupt, a Flanków ponownie ostatni i to chyba duży zawód dla kibiców łódzkiego Orła. Ale pilska Polonia walczy dziś bardzo dzielnie, bo wie, że aby wyrwać się punkty faworytowi rozgrywek, musi się bardzo mocno postarać. Przed spotkaniem Piotr Świst mówił, że my wygramy to spotkanie, ale nie wszyscy mają tyle optymizmu, co lider gospodarzy. Pierwszy jedzie w dalszym ciągu Denis Sajfudinow, starszy brat jeżdżącego w Grand Prix Emila. Denis ma już w tej chwili bardzo wyraźną przewagę, a gospodarze z pewnością skupią się na obronie wyniku remisowego, choć Mariusz Flanków statystuje na torze i trudno się spodziewać, aby dołączył się do walki. Tak jest, w tej chwili Flanków rezygnuje z dalszej jazdy, a więc o 3 punkty możemy być spokojni. Sajfudinow bezsprzecznie najlepszy aktor tego spotkania, tego wyścigu, bo o końcu meczu jeszcze mówić nie można. Drugie miejsce zajął Linette, trzeci był Haupt i po 5 biegach 15-15. Dla jadącego z trzeciego pola w czerwonym kasku Bagera to pierwszy występ ligowy w tym sezonie na stadionie pilskiej Polonii i chęć do świetnego zaprezentowania się. On w tym wyścigu w kasku czerwonym próbuje po zewnętrznej w tej chwili wyjść na prowadzenie, ale ta sztuka mu się nie powiodła, bo w tej chwili prowadzi Gadiatów. Bager drugi, trzeci, Łopaczewski z tyłu. Drodzy Państwo, w tej chwili Piotr Dym, ale Henning Bager, możemy być pewni, nie odpuści. On jest bardzo walecznym żużlowcem i udowodnił to niejednokrotnie podczas ligowych spotkań w Pile. Startował w ubiegłym roku w Opolu. Tam też był bardzo waleczny i proszę spojrzeć, Duńczyk w tej chwili rozpędza się po zewnętrznej i pięknym atakiem po szerokiej. Wydaje się, że tak, tego możemy być już pewni, wyprzedzi Rusłana Gadiatowa. A więc świetnie układa się sytuacja dla gospodarzy. Jeśli ten bieg wygramy 4-2, wówczas ponownie obejmiemy prowadzenie. Gadiatow drugi, prowadzi Bager, a Łopaczewski ma dość wyraźną przewagę nad Piotrem Dymem. Cieszą się pilscy kibice, smucą się nieco zawodnicy z Łodzi, choć oni cały czas wierzą w swoją drużynę, bo przecież nawet przy porażce w wyścigu szóstym szanse na zwycięstwo nadal mają. 4-2 dla pilskiej Polonii i po 6 wyścigach gospodarze prowadzą 19-17. Simon Gustafsson dziś jako rezerwowy w biegu 7 wystartuje w kasku białym z toru 3, zastępując Piaszczyńskiego, a w czerwonym Piotr Świst, na którego szczególnie liczą pilscy kibice. Piękny start Śwista i proszę spojrzeć, od razu odwrócił głowę, szukając swojego kolegi z pary, ale na kolegę długo czekać nie musiał, bo teraz pięknie Aleksiej Harczenko wjechał w dwójkę, pomiędzy dwójkę gości i dołączył do Piotra Śwista. 5-1 dla gospodarzy. Harczenko w tej chwili pilotowany przez Piotra Śwista stara się do niego dołączyć. No i możemy być dumni, że mamy takiego kapitana, który dzielnie wspiera każdego, z kim jedzie. Ale Harczenko w tym momencie został przechytrzony przez Eriksona, o którym wspominałem, że to żużlowiec bardzo niebezpieczny dla drużyny przeciwnej. Żużlowiec, na którego trzeba uważać w sposób szczególny. Śwista chyba nie wyprzedzi, choć tutaj, jak to zwykle w żużlu bywa, niczego być pewnym do końca nie można. Pierwszy Piotr Świst, drugi Freddy Eriksson, a Harczenko stara się pilnować trzeciej pozycji przed Simonem Gustafssonem. Dla Gustafssona to jak na razie najmniej udany ligowy występ w tym sezonie. On do tej pory nie zawodził, był liderem razem z Piotrem Świstem, jeśli chodzi o średnie indywidualne w lidze, ale ten wyścig dla niego bardzo nieudany. To jednak nie nasze zmartwienie. 4-2 dla gospodarzy i 23-19 po 7 wyścigach. Po raz pierwszy w tym spotkaniu wystartuje Matthias Schulz w kasku żółtym, który zastąpi Sławego Frankowa, a na pierwszym torze Denis Sajfudinow. On będzie walczył z pewnością o pierwsze miejsce z Henningiem Bagerem, który tak pięknie w 2 pierwszych wyścigach się spisał. I proszę spojrzeć, teraz też Duńczyk atakuje. Być może wyjdzie na prowadzenie, choć tam, oj, doszło do kontaktu pomiędzy oboma żużlowcami. Na tor upadł Rosjanin, a Henning Bager jedzie dalej z tym, że na pewno sędzia przerwie ten wyścig.
Henin Bagel i Denis Stajfudinow. Doszło do kontaktu, w którym ucierpiał Rosjanin. Czekamy na decyzję sędziego, choć nie da się ukryć, że kontakt pomiędzy żużlowcami był. No i na pewno sędzia do powtórki w pełnym składzie nie pozwoli. Kiedy upadek następuje poza pierwszym łukiem, wtedy arbiter spotkania zawsze musi podjąć decyzję o wykluczeniu któregoś z zawodników. Widzimy, że sędzia Piotr Nowak z Torunia wykluczył Bagera. Nie będziemy z tą decyzją dyskutować, ponieważ miał pełne prawo, aby tak postąpić. Osamotniony Łopaczewski teraz ma bardzo trudne zadanie, aby powstrzymać Sajfudinowa i Schulza. I jak widzimy, na razie ten egzamin jest dla niego nieudany, choć trudno było się spodziewać, żeby wyprzedził bardziej rutynowanych i utytułowanych żużlowców z Łodzi. W tej chwili 5-1 prowadzą goście i to pierwsze podwójne prowadzenie zespołu łódzkiego. Jeśli wyścig skończy się takim wynikiem, wtedy będzie remis. Obie drużyny będą miały po 24 punkty i w takim wypadku znów obie ekipy będą miały równe szanse na zwycięstwo w spotkaniu. Łopaczewski w tej chwili już chyba tylko jedzie po to, aby dowieźć do mety ten punkcik. Natomiast z przodu Sajfudinow i Schulz niezagrożenie zmierzają do mety. Orzeł Łódź to zespół o dużym potencjale, również finansowym, i dlatego wie, o co walczy. Walczy bezsprzecznie o awans do pierwszej ligi. Nie było niespodzianki, 5-1 i po 24 po wyścigu 8. Jestem bardzo ciekaw, jak Piotr Świst poradzi sobie w tym biegu z Gustafssonem i Gadiatowem. Świst w kasku czerwonym, w niebieskim Harczenko, Gustafsson w białym i w żółtym, drodzy Państwo, jedzie Gadiatow. Ale Świst od razu wyskoczył na prowadzenie i pewnie zmierza po 3 punkty. Harczenko walczy o 1 z Gustafssonem. W tej chwili wyszedł na szeroką, co pewnie wykorzysta 19-latek ze Szwecji. Tak właśnie się stało. Simon dysponuje bardzo szybkimi motocyklami. Kiedy pytałem go, czy zamierza być tak dobry jak ojciec na żużlu, on odpowiedział w ogóle bez zastanowienia, chce być lepszy. I ma ku temu duże szanse. Świst pierwszy, on dziś na razie niepokonany. Jedzie, deklasując swoich kolegów z obu drużyn. Dalej za nim w żółtym kasku Ruslan Gadiatow, a trzeci Simon Gustafsson. Start jedzie Aleksiej Harczenko. No i cóż, drodzy Państwo, to trzeci start Gustafssona w tym spotkaniu i dopiero drugi punkt, a więc trzeba przyznać, że ten ciemny pilski tor nie sprzyja jak na razie nadziei szwedzkiego żużla. Zostawmy jednak Gustafssona i popatrzmy na Piotra Śwista, który mimo swoich 41 lat śmiga na torze jak młodzieniaszek. 3-3 do 29. W biegu 11 Harczenko z Bagerem i Sajfudinow z Gadiatowem. Bager tym razem pod bandą z pewnością będzie jechał spokojniej, tak aby nie spowodować czyjegoś upadku. No i proszę, w białym kasku w tej chwili na prowadzeniu Denis Sajfudinow. On dziś jedzie świetnie, a w żółtym po zewnętrznej próbuje w tej chwili Ruslan Gadiatow dołączyć do prowadzącej w tej chwili trójki. Zacięty wyścig, wielkie emocje, zwłaszcza w walce o miejsce trzecie. Rutynowany Bager w tej chwili jednak uporał się z Gadiatowem i rosyjska para z Łodzi jedzie na remis. Aleksiej Harczenko w tym spotkaniu jeździ w kratkę. Najpierw wygrał, potem był trzeci, następnie czwarty, teraz jedzie drugi, a więc pełna kombinacja jego możliwości, choć pilscy kibice z pewnością liczą w jego przypadku na więcej. Pewnie zmierza do mety po 3 punkty Denis Sajfudinow i jeśli te 3 punkty dowiezie, będzie to już trzecia wygrana zawodnika z numerem drugim na plastronie w tym spotkaniu. Denis Sajfudinow, dalej Harczenko, Bager i Gadiatow. 3-3. Nadal prowadzimy różnicą 2 punktów. 34-32. Rzadko zdarza się taka sytuacja, aby aż 4 zmian dokonali trenerzy obu drużyn. Tak jest właśnie w biegu 12. Milan reprezentują Hildemant i Rajkowski, gości Gustafsson i Schulz. No i proszę spojrzeć, leży w tej chwili na torze jadący w żółtym kasku Matthias Schulz. Niemiec nie podnosi się z toru, a więc sędzia nie ma innego wyjścia, jak przerwać ten wyścig. Gustafsson w tym momencie jechał na prowadzeniu, a Schulz z powtórki tego wyścigu zostanie wykluczony.
zawiódł w meczu z Kolejarzem Opole. Michał Rajkowski dziś rezerwowy, dopiero teraz pierwszą szansę otrzymuje. On w niebieskim kasku z toru trzeciego teraz walczy o jak najlepszą pozycję na wyjściu z łuku i proszę spojrzeć! Pierwszy Michał Rajkowski znakomicie wykorzystał szansę na rehabilitację po tym nieudanym występie na wyjeździe. Drugi już Eriksson, który wyprzedził przed momentem Roberto Haupta. Ale wyścig świetnie zaczął się dla gospodarzy i Haupt nie zwalnia. Choć będący na lepszym torze Eriksson, jadąc po zewnętrznej i mając większą prędkość na wyjściu z łuku, wyszedł na drugie miejsce. Rajkowski musi teraz uważać na Eriksona, bo ten zbliża się do niego. Różnica wynosi może dwa, może nawet nieco mniej, 2 metry. Prowadzi w dalszym ciągu wychowanek gorzowskiej stali. Eriksson teraz przy krawężniku próbuje zmniejszyć dystans, ale Rajkes wie co robi. Stara się utrzymać bezpieczną przewagę. No, można powiedzieć, że wejście żelaznego rezerwowego jadącego dziś z 16 Rajkowskiego zaskoczyło tutaj chyba wszystkich, ale jakże pozytywnie zaskoczyło pilskich kibiców. Do samego końca trwała walka o zwycięstwo. No i dzięki tej wygranej 4-2 zwycięża Polonia. Trzy osoby na starcie do powtórki biegu 11. 12 już właściwie widzieliśmy, że Kildemans próbował oszukać sędziego. Można bezsprzecznie powiedzieć, że był to lotny start. Taśmy co prawda nie dotknął, ale miał już pewną prędkość w momencie podniesienia taśmy maszyny startowej. Sędzia ten wyścig również przerywa. Będzie jeszcze jedno podejście do wyścigu 12. Trzecie podejście do biegu 12. Wierzymy, że tym razem już żadnych przykrych niespodzianek nie będzie. Osamotniony Gustafsson zmierzy się z Hildemandem i Rajkowskim. Michał Rajkowski, dwa wyścigi po tym pięknym zwycięstwie znów na torze, a Gustafsson wreszcie nie zawodzi. Już teraz osiągnął wyraźną przewagę nad dwójką Pidan. Rajkowski jednak jest tutaj gospodarzem i z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Simon Gustafsson, trudno więc jednak się spodziewać, aby Rajkowski doścignął reprezentanta łódzkiego Orła. Jedziemy na remis. Trudno powiedzieć, aby tutaj cokolwiek miało się zmienić. Jeśli tak się stanie, to przed 13 wyścigiem poloniści nadal będą mieli 2 punkty przewagi. Przed meczem mało kto spodziewał się, że żużlowcy z Piły pokuszą się tutaj o zwycięstwo. Wierzyliśmy w to wszyscy, ale po cichu. Tymczasem wszystko na razie zmierza w dobrym kierunku. Do końca zawodów pozostało jednak jeszcze kilka wyścigów i wiele się jeszcze może tutaj wydarzyć. Simon Gustafsson. On jako pierwszy mija linię mety, drugi jest Rajkowski, trzeci słaby dziś Kildemand i po 12 wyścigach 37-35 prowadzi Polonia. I Gustafsson i Rajkowski, ponieważ nie zawodzą swoich trenerów, otrzymali szansę występu w wyścigu kolejnym. W biegu 13 Gustafsson tor A, Rajkowski tor B, a dalej Eriksson i Świst. Bardzo silna obsada tego wyścigu, Świst jak dotąd niepokonany. A Gustafsson chyba już wreszcie nauczył się pilskiego toru, bo zaskoczył wszystkich możnych i prowadzi. Świst drugi, trzeci w tej chwili Freddy Eriksson, on jedzie w żółtym kasku. A Michał Rajkowski zamyka stawkę, choć nie poddaje się i walczy ze Szwedem. 4-2 dla łódzkiej drużyny. No, drodzy Państwo, jeśli tak skończy się ten bieg, to znów będziemy mieli remis i wielkie emocje przed wyścigami z udziałem zawodników nominowanych. Piotr Świst, mimo tego, że jedzie drugi, jest chyba najlepszym uczestnikiem tego spotkania. A Gustafsson jedzie już po raz ostatni dziś na pilskim torze. On dziś jako rezerwowy miał prawo do 5 występów i trener gości Zdzisław Rutecki skrupulatnie z tej szansy skorzystał. Gustafsson pierwszy, Piotr Świst, starszy od ojca jadącego na pierwszym miejscu Simona. Drugi na mecie, trzeci Eriksson, a czwarty dojeżdża na kreskę Michał Rajkowski. 4-2 i w tym momencie jest po 39. Harczenko, Gadiatow, Rajkowski, Schulz. 14. wyścig przed nami.
Gospodarze liczą na niespodziankę, na to, aby odnieść tutaj zwycięstwo. Świetny start Rajkowskiego, ale drodzy Państwo, Harczenko trochę mu tam na łuku przeszkodził. I gospodarze, choć mogli prowadzić, spadają na miejsca trzecie i czwarte. Harczenko teraz po szerokiej próbuje zrehabilitować się za ten błąd. Może i drobny, ale bardzo kosztowny na pierwszym łuku. Teraz jednak stare Wygi z Łodzi chyba już tego prowadzenia nie oddadzą. Jadą parą Rusłan Gatjatow, kask żółty i młodszy od niego Matthias Schulz. 5-1 dla pary łódzkiej. No jeśli tak się stanie, to przed ostatnim wyścigiem pilski zespół będzie tracił do Łodzian aż 4 punkty. I najlepszym możliwym rezultatem dla gospodarzy będzie remis. No smutno układa nam się ten 14 wyścig. Część kibiców zdegustowana postawą Pilan w tym biegu opuszcza już stadion. A szkoda, bo mecz jeszcze się przecież nie skończył. Tymczasem widzimy, że wielka radość w obozie łódzkim. I to wszystko jest jak najbardziej uzasadnione. Matthias Schulz wygrywa, drugi Gatjatow, trzeci Harczenko i czwarty Rajkowski. 44-40. Ostatni wyścig dnia. Jeśli poloniści wygrają 5-1, wówczas mecz zakończy się wynikiem remisowym. Sajfudinow, Świst, Eriksson, Bager to ci, którzy zadecydują o losach spotkania. Kto zwycięży? Kto będzie lepszy? Bager świetnie wystartował. Świst również dobrze założył się na Sajfudinowa. On pierwszy, Bager ostatni, ale proszę spojrzeć. Pięknie przechodzi na miejsce trzecie, a teraz Duńczyk dołącza do Śwista. Wielka radość na trybunach, bo w tym momencie gospodarze prowadzą 5-1. Mało kto się tego tutaj spodziewał. Może nieliczni, ci, którzy cierpliwie czekali na ostatni wyścig, ale do końca wyścigu jeszcze sporo dystansu. Eriksson będzie walczył do końca, podobnie jak jadący w żółtym kasku Sajfudinow. 5-1, a Świst, jak na kapitana przystało, pilotuje jadącego w niebieskim kasku Bagera. Hengilbager, Piotr Świst. Jeśli zwyciężymy 5-1, to niespodzianka stanie się faktem i Łódź wyjedzie z Piły tylko z jednym punktem. Hengilbager, a zrezygnował już z walki o punkty Denis Sajfudinow. No a więc na placu boju pozostaje trzech. Eriksson jest trzeci i będzie jeszcze próbował rozdzielić najlepszych dziś w pilskiej drużynie Śwista i Bagera. Ci jednak przy ogłuszającym dopingu pilskich kibiców zmierzają po 5 punktów. I jeden meczowy. Proszę spojrzeć, co dzieje się na trybunach. No wielka radość i bardzo sympatyczny obrazek. Jeden punkt zdobyty w tak pięknym stylu dzięki podwójnemu zwycięstwu w ostatnim wyścigu. Ten mecz z pewnością na długo pozostanie w pamięci kibiców z Piły. Ciarki przechodzą, gdy słyszy się ten okrzyk Polonia, Polonia, płynący z trybun na tor. Teraz Świst już wszystko doskonale słyszy. Motor wyciszony, on już rekreacyjnie tylko pokonuje kółko pilskiego toru, aby cieszyć się wraz z tysiącami pilskich kibiców. Ogromny sukces, ponieważ drużyna z Łodzi zapowiadała awans do pierwszej ligi. Jest naprawdę świetnie przygotowana, ma świetnego sponsora w osobie pana Skrzyleckiego i jego córki prowadzące tą drużynę. I widać od początku, że po prostu idą na awans do pierwszej ligi. Urwanie punktu takiej drużynie, nawet u siebie, jest naprawdę ogromnym osiągnięciem i postrzegamy to jako naszą walkę i ambicję w tym meczu. Jeszcze słowo o kibicach, bo znowu nie zawiedli. Tak, nie zawiedli, proszę Państwa, było więcej ludzi aniżeli w ostatnim meczu, który był z kolejarzem Rawicz. Myślę, że te emocje, które wyzwala ten sport, kiedy się naprawdę walczy od pierwszego biegu do ostatniego, to jest to, o co chodzi w sporcie i tych kibiców będzie przybywać. Dziękujemy właśnie wszystkim kibicom za przybycie i za tak liczne poparcie naszej drużyny i po prostu będziemy walczyć od początku do końca, tak jak powiedzieliśmy, o każdy punkt, o najlepsze miejsca. Rozmawiałem przed meczem z Hansem Nielsenem, zapomniałem zapytać go, czy będzie przyjeżdżał tutaj szkolić młodych zawodników naszych. Tak, po prostu my musimy, że tak powiem, ruszyć tą szkółką z tymi treningami. Ona będzie w nieco późniejszym okresie czasu, czyli po prostu najpierw nauka, potem treningi. Niemniej jednak będzie się bardziej przyglądał i tu mamy bardzo dobry kontakt. Bardzo dziękuję tłumaczowi, panu Krzysztofowi Różkiewiczowi, który po prostu nam pomógł zaprosić pana Hansa Nielsena, który nie odmówił i na początku sezonu po prostu tutaj jest z nami
i jest bardzo, że tak powiem, wdzięczny kibicom, za co chciał też bardzo podziękować i ja w jego imieniu i tutaj zarządu klubu serdecznie dziękuję za to, że tak został serdecznie przyjęty i owacyjnie powitany. Po pierwsze, wielkie witamy po latach w Pile. Dziękuję bardzo, to wielka dla mnie przyjemność być tutaj ponownie. Co myślisz o reaktywacji żużla w Pile? To wielka sprawa, przeżyłem tu wiele dobrego, mieliśmy w Pile wielkie sukcesy. Dlatego po zamknięciu klubu przed laty tym bardziej cieszy mnie fakt reaktywacji. Jak myślisz, czy jesteśmy w stanie wychować i wytrenować sobie tutaj w Pile choćby jednego zawodnika tej miary, jakim byłeś ty? Aż miło popatrzeć, że znowu młodzi ludzie garną się do żużla w Pile. Mam nadzieję, że tak i wielu z nich rozpocznie tutaj starty. To przyciąga nowych fanów i kibiców na stadiony. Zawsze po prezentacji osobliwym dla siebie sposobem kopałeś w nawierzchnię toru i nigdy się nie myliłeś. Jak oceniasz ten tor po tylu latach? Nie wiem, jak to będzie dzisiaj, ale wczoraj miałem okazję to sprawdzić. Tor jest okej, tyle że skrócony przez bandy i twardszy. Możemy dzisiaj mieć lepszą prędkość i czasowo krótsze biegi. Kelson Crossford i Speedway Polonia. Storunia losuje, który zestaw będzie obowiązywał w dzisiejszym spotkaniu. Zestawowy drugi, Christer Jakobsen. Numer 3 to Kenneth Hansen. Z numerem 4 wychowanek zielonogórskiej drużyny Bartosz Kasprowiak. Z numerem 5 Roman Chromik. Numer 6 to Mateusz Kowalczyk. Z numerem 7 zobaczymy Chrisa Niedermarka. Chris Niedermark, numer startowy 7. I numer startowy 8 Lenart Igmacjanow. Już przedstawiono, teraz przejdźmy do gospodarzy. Drużynę Speedway Polonii Piła do prezentacji przyprowadził kierownik drużyny, pan Przemysław Dorn. Z numerem startowym 9, lider Speedway Polonii Piła, Piotr Świs. Numer startowy 10, Łukasz Wiedny. Z numerem 11 Aleksiej Hacenko. Z numerem startowym 12, tak jak już mówiłem, pierwszy raz przed pilską publicznością w zawodach ligowych, Krzysztof Pecyna. I na miejscu dla Krzysztofa Pecyny, właściciel firmy Junkers, pan Wojciech Pierścieniak, wręcza oponę Krzysztofowi. Do ciebie. Teraz już z nami z numer 13 kończy Henik Bagen. Numer 14 zawodnik, który w tym tygodniu jeździł dosyć sporo. Cyprian Szybko. Pierwszy rezerwowy w ekipie Speedway Polonii Piła dzisiaj Michał Łapoczewski. Numerem 16 Michał Rajkowski. Proszę Państwa, każdy z zawodników otrzymał kwiatek przy prezentacji, bo z fundatorem jest, a także pojawił się ze strony salta, piąt, samochodu, kocia, proszę, 30-305. Sklep też prowadzi. We'll be right back.
Thank you.
Puścimy go na jeden. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!